Szczęść Boże. Szanowni Państwo, tu nie chodzi o zemstę, tylko chodzi o pamięć, chodzi o prawdę i chodzi o godny pochówek naszych rodaków. Ja pozwolę sobie zacytować słowa księdza Tadeusza Isakowicza-Zaleskiego, kapelana Kresowiaków, które Państwo może mieli w ostatnim czasie okazję usłyszeć. Najpierw trzeba powiedzieć prawdę. Wszyscy księża biskupi w Polsce i w Ukrainie dostali prośbę, aby powiedzieć prawdę o ludobójstwie. Po drugie, godnie pochować ofiary. Po trzecie, żeby cerkiew grekokatolicka zaprzestała gloryfikacji zbrodniarzy. Święcą pomniki Stefana Bandery, Romana Szuchewicza, SS Galicjen, a to są ci, którzy mordowali naszych krewnych, naszych rodaków. Szanowni Państwo, chcemy budować relacje polsko-ukraińskie wyłącznie na prawdzie. To jest ostatnia okrągła rocznica 80-lecie rzezi wołyńskiej, gdzie jeszcze żyją świadkowie tej krwawej niedzieli. A póki co mamy działania pozorowane rządu warszawskiego, naszego premiera i prezydenta, bo coś trzeba zrobić, bo przecież o Wołyniu jest coraz głośniej, ponieważ następuje, że tak powiem, zalew ukraińskich obywateli Polskę i wracają tematy relacji polsko-ukraińskich. Coś trzeba zrobić, bo zbliżają się wybory. W związku z tym pan premier wbija drewniany krzyż w nieistniejącej wsi Ostrówki na Ukrainie i czyni jakieś pozorowane działania, zdjęcia z koparkami w tle, gdzie ma być ekshumacja grobów. Pan prezydent uczestniczy z panem prezydentem Zełenskim w tak zwanym nabożeństwie ekumenicznym w Łódzku, w katedrze. I potem czytamy na Twitterze kancelarii prezydenta takie słowa. Razem oddajemy hołd wszystkim niewinnym ofiarom Wołynia. Pamięć nas łączy, razem jesteśmy silniejsi. Pytanie, czy Wołyń kogoś zabił? Widzą Państwo taką miękką narrację dyplomatyczną, brak wskazania kata i ofiary. I tak właśnie wygląda nasza polityka międzynarodowa, gdzie Polska jest ciągle na kolanach i ciągle się doprasza o prawdę historyczną w sprawie tego drastycznego ludobójstwa. My jako patrioci pamiętamy i będziemy pamiętać. W związku z tym w 2021 roku powstała akcja społeczna Kwiaty Wołynia, która ma na celu upamiętnić relacje polsko-ukraińskie, jak i przypominać o tym, że Wołyń i Małopolska Wschodnia to były ziemie polskie i że z tych ziem, w zasadzie utraconych po 1945 roku, wywodziły się polskie elity. Dzisiaj jest kulminacja tej akcji. Będziemy rozdawać kwiaty lnu. Konfederacja w całej Polsce rozda 40 tysięcy kwiatów lnu jako symbolu tej drastycznej rzezi wołyńskiej, ponieważ kwiat lnu kojarzy się z czystością, z prostotą, z niewinnością i kwitnie bardzo krótko, bo kwitnie koło pół dnia, więc to jest symbol tego przerwanego życia i tej niewinności ofiar, które poniosły ludobójczą śmierć. Także, Szanowni Państwo, pamiętamy, chcemy pamiętać i zapraszamy do śledzenia nas na Facebooku, na Instagramie, na Twitterze. To jest polska racja stanu i chcemy budować relacje polsko-ukraińskie tylko i wyłącznie na prawdzie. Z Panem Bogiem.